Wierzcie lub nie, ale między innymi dzięki takim zabiegom, gdzie te winy są publikowane dzisiaj na bieżąco, znalezienie klonu waszego samochodu w sieci jest naprawdę dziecinnie proste. Ale to syf! Cześć, dzisiaj mam dla Was szybciutką pogadankę o bezpieczeństwie, a w zasadzie. Troszeczkę o przekrętach i troszeczkę o pułapkach, jakie czekają na Was, kupując samochody y, używane. A partnerem tego odcinka jest po raz kolejny, uwaga, bo zaraz będzie y, afera w komentarzach, firma Carvertical. Słuchajcie, zgodziłem się na to lokowanie tylko pod jednym warunkiem otóż, że będę się mógł odnieść do komentarzy. Które pojawiły się pod poprzednim filmem, gdzie ostrzegaliście mnie, że to jest jedna wielka lipa, ściema, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście firma Car Vertical oferuje możliwość sprawdzenia historii pojazdu po numerze WIN, bazując na różnych bazach danych. Generowane są raporty. Na dole standardowo macie link wychodzący i zniżkę 10% na taki raport. I chciałem Wam powiedzieć, jak to wszystko funkcjonuje, ale z drugiej strony obiektywu. Ja nie ukrywam, że nie wiedziałem o aferze z Car Verticalem, o której wyście pisali mi w komentarzach. Natomiast gdy zacząłem zgłębiać ten temat, to pozwólcie mi, że podzielę się z wami swoim zdaniem i to nie jest moje zdanie, które wynika z faktu, że Car Vertical sponsoruje ten odcinek, ale jak sami wiecie, jestem po prostu na tyle Niepopularnym YouTuberem, że jeszcze stać mnie na to, żeby powiedzieć wam, jak jest naprawdę, bo niewiele ryzykuję. I teraz stop, bo ta część filmu jest dla tych, którzy chcą wiedzieć, jak funkcjonują reklamy na YouTubie. A jest to trochę wiedza tajemna, natomiast zakładam, że większość z Was kliknęła tutaj jednak po to, żeby dowiedzieć się o nowych patentach oszustów, i dlatego odsyłam Was do opisu, tam Wam dam linka do momentu, w którym mówię już tylko i wyłącznie o tym, jak się aktualnie oszukuje klientów. I po prostu, proszę Was, kliknijcie sobie y, tam w niego, i nie musicie wtedy słuchać tego mojego całego biadolenia na temat reklam. Już Wam mówię, jak to funkcjonuje w praktyce, i uwierzcie mi, że od nikogo innego tego nie usłyszycie. Z punktu widzenia influencera, bo nawet nie wiedziałem, że kimś takim jestem, to nie wygląda wcale tak, że zgłasza się do Was jakiś y, producent, czy nie wiem właśnie twórca oprogramowania i mówi słuchaj mamy świetny produkt pokaż to u siebie tylko zgłaszają się do was agencje reklamowe które te firmy reprezentują i są takie dwa typy przynajmniej ja dotychczas zauważyłem taką prawidłowość są takie dwa typy klientów jeden jak na przykład Car Vertical to jest tak zwany klient bezproblemowy Zgłaszają się do mnie, ja im odpisuję, że super, fajnie, ale poproszę na przykład 10 kodów darmowych, żebym mógł sobie sprawdzić, czy to działa, bo jak kiedyś powiedziałem, nie będę wam reklamował czegoś, co w moim odczuciu nie działa. Potem dogadujemy sprawy finansowe i ukłony w stosunku do widzów, bo zawsze chcę, żebyście coś z tego filmiku też dla siebie mieli, typu, właśnie zniżka. I to jest współpraca. Która opiera się na zaufaniu i która niesie ze sobą pewne zagrożenia. I właśnie cała afera z karwertikalem wynika właśnie z faktu, że yy, ktoś to zaufanie napszartnął czy nadużył. I firmy, które chcą uniknąć takich wpadek, stosują yy, trochę inny system lokowania swoich produktów, a mianowicie traktują influencerów swoją drogą całkiem słusznie, bardzo często. Jak debili. I y, po czym poznać taką firmę? Otóż po tym, że y, pisze do was jakaś agencja, że jest zainteresowana współpracą, ble ble ble, a potem przysyła wam uwaga coś, co nazywa się brief. I jak widzę już taki plik w załączniku, to uwierzcie mi, że jedyne co mam ochotę, to go wydrukować, pójść z tym na dwójkę i bynajmniej nie w celu takim, żeby to przeczytać. Bo tam macie napisane na przykład, że nie możecie mówić, że to jest reklama, musicie się ładnie uśmiechać, musicie eksponować swoje wdzięki, patrzycie lewym profilem, prawym profilem, bo broń Boże z podełba, bo to może być źle odebrane przez y, widzów itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Swoją drogą patrząc po takich przypadkach jak w Topa Karwertykala, no wcale się nie dziwię, no bo. W tym przypadku, mówiąc wprost, tego zaufania nadużył youtuber, który po prostu sfingował taką, a nie inną sytuację. I tyle. Kolejna wiedza tajemna: płacicie nie z góry, tylko po emisji takiego filmu. Więc jedyne, co możecie takiemu youtuberowi zrobić, który oszuka yy, Was albo przedstawi w jakimś takim świetle, wywoła tego typu debilną aferę. To po prostu mu nie zapłacić, natomiast wy nie zarządzacie jego kanałem i jak mu się odpalą, jak powiedziałem, dolarki w oczach, że film robi super oglądalność, mimo że kłamie, to możecie mu napisać 135 milionów maili, żeby ten film wyłączył, a on może mieć to centralnie w dupie, bo to jest jego konto. Żeby była jasność, ja nie twierdzę, że nie zdarzają się pomyłki, bo cała działalność tego typu mm, instytucji polega na. Przeszukiwaniu baz danych, a bazy danych, jakie są, no to nie muszę wam tłumaczyć, bo przecież mówię od wielu lat o Cepiku, i o tym, że tak naprawdę mamy w nim na przykład 7 milionów martwych dusz, więc yy, chciał nie chciał błędy w bazach danych się zdarzają. Chcę, żebyście mieli świadomość, zanim napiszecie, że słuchajcie, kupiłem taki raport, sprawdziłem swojego Passata i się okazało, że tam nic mi nie znalazło, a ja wiem, że yy, to auto miało malowane cały bok i w ogóle. Tak, ja swoje auto też sprawdziłem w Carverticalu i też nic mi nie znalazło z tego względu, że jeżdżę 30-letnim Mercedesem W124, a nowe technologie mają to do siebie, że działają w sposób nowy, czyli jeżeli macie samochód, który ma, nie wiem, 10 czy 15 lat albo więcej i on jeździ w Polsce od lat 8 albo więcej, no to rzeczywiście kupowanie takiego raportu jest po prostu bez sensu, bo tego auta nie ma w żadnych bazach danych, no i... Koniec, zagadka rozwiązana, stąd nie ma y, na nim szkód. Natomiast, jeżeli kupujecie auto sprowadzone, które jest do rejestracji, albo, tak jak mówiłem, z USA, na przykład, to jak najbardziej te bazy danych y, są bardzo wiarygodnym źródłem informacji. Tyle. Natomiast chciałbym Was przestrzec, ale tak naprawdę, bardzo szczerze, chciałbym Was przestrzec, bo to są Wasze pieniądze i chciałbym, żeby one były wydane dobrze, chociaż w sumie nie powinno mi na tym zależeć, ale nie oszukujmy się, traktuję Was y, wszystkich jak jakichś tam znajomych, tak, no czuję się odpowiedzialny też za Wasze wydatki, zwłaszcza jeżeli coś polecam i naprawdę chcę, żebyście wydawali te pieniądze świadomie i mądrze i oczywiście absolutnie nikt nigdy za Was nie kupi samochodu ani żadna aplikacja, ani żaden raport, ale jest pewne niepokojące zjawisko, przed którym chciałbym Was ostrzec. Otóż, jak zapewne wiecie, w takim serwisie na przykład jak Otomoto, żeby dodać ogłoszenie trzeba podać numer WIN. I w tym miejscu jest clue programu, bo jeżeli decydujecie się na przykład na taki raport od Car Verticala, żeby zaoszczędzić pieniądze... Yy, na przykład na paliwo, żeby po prostu nie jechać na drugi koniec Polski, nie oglądać samochodu, który okaże się szrotem, to apeluję do Was, tak normalnie po przyjacielsku, że pisząc do właściciela, czy szerzej handlarza, nie proście o numer WIN, tylko o zdjęcie numeru WIN. Niby to samo, ale jednak cholernie nie, bo Wierzcie lub nie, ale między innymi dzięki takim zabiegom, gdzie te winy są publikowane dzisiaj na bieżąco, znalezienie klonu waszego samochodu w sieci jest naprawdę dziecinnie proste. I ja też nie chcę rozwijać za bardzo tematu, żeby nie podpowiadać takim czy innym osobom, natomiast uwierzcie mi, że często zamiana jednej cyferki w 17. Liczbowym ciągu znaków powoduje, że tak naprawdę niewiele w tym winie się zmienia, a de facto mówimy o zupełnie innym samochodzie, który w dalszym ciągu może mieć takie samo wyposażenie, może być z tego samego roku i może być w takim samym. Układzie konfiguracyjnym to może być na przykład niebieskie kombi, rocznik 2008, z konkretnym silnikiem, ale będzie miało zupełnie inną historię niż to, które rzeczywiście chcecie kupić. Więc naprawdę uczulam Was tak całkiem szczerze i na poważnie, że jeżeli zamawiacie sobie taki raport w stosunku do samochodu, który zamierzacie kupić, to proście jeszcze raz o MMS-a, Messengera. Cokolwiek, ale fotkę z numerem win. Fotkę z numerem win. Bo często jest tak, że zadzwonicie do handlarza, on wam powie, że jasne, wyślę wam go SMS-em i wysyła. I jak już zamówicie sobie ten raport, jesteście zadowoleni, że nic tam nie wyszło, to tego auta nie oglądacie tak dokładnie, jak powinniście, i nie oszukujmy się. Kupując ten samochód, nie sprawdzicie numeru win, czy to jest dokładnie ten sam co do cyferki. Ten sam, który sprawdzaliście. Wielu będzie tak zaaferowanych faktem, że trafili okazję, że nie będzie na to tracić czasu. A potem pojawiają się takie czy inne zarzuty, że panie sprawdziłem auto, ono miało być super kiper, ekstra, a się okazało na miejscu, że to jest złom złożony z trzech, czterech i te raporty w ogóle można sobie wsadzić i spuścić w toalecie. Dobra, ale czy jesteś pewny, że to jest ten sam Numer Win? Czy jesteś pewny każdej cyfry w tym numerze win? Bo ja z doświadczenia wiem, że takie rzeczy się dzieją i to naprawdę na niemałą skalę. No i tutaj mówiąc wprost, jak są nieźli zawodnicy wyspecjalizowani w handlu, dajmy na to Toyotą czy Volkswagenem, to mają po prostu. Własną bazę danych czystych winów, które wysyłają wam potem do sprawdzenia. Sprawdzacie sobie taki samochód, nic tam nie wychodzi, a jak kupujecie potem takie auto, no to jak powiedziałem, nie sprawdzacie tego winu z raportem, tylko z dokumentami, no przecież to jest jasne i potem można się naprawdę zdziwić. A skoro już jesteśmy przy temacie klonowania samochodów, no bo tak trzeba to było nazwać, to nie wiem czy wiecie, ale w Trójmieście była ostatnio taka sytuacja. Że kobieta jechała sobie ze znajomym samochodem i zauważyła, że na parkingu stoi zaparkowane jej auto. Jako pierwszy poinformował o tym serwis trójmiasto.pl, a chodziło o Volkswagena Polo, niemłodego, który był w identycznej konfiguracji jak pojazd tej pani. Oczywiście, pierwsza myśl była taka, że ktoś go ukradł yy, i po prostu znalazła go przez przypadek, sprawdziła. Tablice rejestracyjne, no rzeczywiście, auto było jej. Ten sam kolor, ta sama wersja nadwoziowa i te same tablice rejestracyjne, ale jednak, no nie, bo okazało się, że jej samochód stoi tam dwie czy trzy ulice dalej, w jej garażu. Oczywiście pani wezwała policję, pojechała tym swoim samochodem na miejsce, gdzie jest zaparkowane te drugie polo, które jest de facto identycznym samochodem. No i w tej chwili, że tak powiem, policja standardowo Ustala okoliczności zdarzenia. I z jednej strony to jest optymistyczna wiadomość, bo osiągnęliśmy taki poziom rozwoju gospodarczego, że przestępcom nie opłaca się już y, kraść tablic, tylko zamawiają sobie lewe duplikaty i za to płacą. Natomiast z drugiej strony to jest bardzo niepokojąca wiadomość, z tego względu, że y, oczywiście pierwsza myśl jest taka, że to jest auto na robotę. Ktoś sobie y, założył lewe blachy. Tak, żeby się samochód zgadzał z jakimś innym, który spotkał na ulicy i robi nim na przykład stacje benzynowe, tak? Czy nie wiem, trafostacje. Nie wiem aktualnie, co teraz jest w skupach modne poza katalizatorami. Natomiast sprawa może mieć też drugie dno, bo w prywatnych rozmowach, tutaj jeszcze raz podkreślam, w prywatnych. Więc jeżeli już coś takiego słyszeliście, to podzielcie się w komentarzu, bo chciałbym to jakoś zweryfikować, a nie bardzo w tej chwili potrafię. Yy, usłyszałem od. Też ludzi związanych z policją w pewien sposób, że takie zjawisko może teraz przybierać na sile z tego powodu, że mamy genialne prawo, które pozwala nam jeździć przecież bez dowodu rejestracyjnego i bez prawa jazdy. I ponoć wpadli na ten pomysł nasi pracownicy sezonowi ze wschodu, bo nie można powiedzieć Ukraińcy wcale tutaj nie mam żadnej pretensji do Ukraińców, po prostu kombinują tak samo jak my w latach 80. czy 90. u Niemców, że zwłaszcza właściciele tych starszych samochodów mogą mieć problem, bo wiadomo, Ukraińcy zarabiają najniższą krajową, więc nie stać ich na dobre samochody, więc kupują coś takiego za 1002 lub oh, 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 3, ale to jeszcze trzeba ubezpieczyć, przerejestrować, no i mieć przegląd. A tak naprawdę dużo taniej jest przecież znaleźć taki sam samochód kolorem i wersją yy, i po prostu sklonować z niego tablice rejestracyjne. No bo jeżeli zatrzyma cię policjant, to yy, ty nie znaju, to jest auto twojego yy, szefa, on ci powiedział, że tam wszystko jest opłacone i ty sobie nie jeździsz. No i w sumie, jeżeli policja sprawdzi takie numer rejestracyjne w Cepiku, no to generalnie chyba się wszystko zgadza, tak? Jest duża szansa, że ma przegląd. No jeżeli nie ma, no to trudno, dostaniecie mandat i kwitek yy, na 7 dni. Yy, no ale oczywiście też jest bardzo duża szansa, że ma ubezpieczenie OC. No tyle tylko, że to główno prawda, bo yy, tego samochodu w ogóle nie powinno być na drodze. I właśnie, powiedzcie mi teraz szczerze, kiedy ostatnio. Policja sprawdzała wam numery WIN w czasie kontroli pojazdu. Bo ja, jeżeli dobrze pamiętam, to miałem taką kontrolę w 2003 roku, gdy jeździłem jeszcze Citroenem CX. -em. A tutaj rata, bo zakładałem, że na ten pomysł wpadli Ukraińcy. A po trzech dniach policja znalazła prawowitego właściciela yy, sklonowanego Polo i okazało się, że był nim obywatel Białorusi. I szczerze mówiąc nie wiem jak się przed czymś takim bronić, gdy nagle dostaniecie wezwanie na komendę w związku np. z trzema kradzieżami paliwa albo y, ubezpieczyciel dowali wam jakąś mega składkę za ubezpieczenie, bo się nagle okaże, że trzy miesiące temu przyładowaliście np. w jakiegoś Citroena Berlingo i nawet o tym nie wiecie. I tym mało optymistycznym akcentem kończę na dzisiaj ten y, przydługi wywód. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy podpisali mi tą petycję w sprawie kradzieży katalizatorów. Obiecuję, że tematem zajmę się na poważnie. W ogóle tak, najpierw muszę uderzyć do posłów i tak będą to najprawdopodobniej posłowie PiSu, co w ogóle nie wynika z moich sympatii politycznych, tylko z tego, że oni mają jakąś realną możliwość wpłynięcia na ekipę rządzących i mam nadzieję, że im się to uda. A jeżeli nie, no to... Myślę, że spróbuję ruszyć to trochę inną drogą, ale na razie, tak jak powiedziałem, jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za podpisy pod petycją i postaram się je jak najlepiej spożytkować. Na dzisiaj tyle ode mnie. Motoprawda w internecie. Trzymajcie się ciepło. Pozdrawiam. Paweł Rygaz.